dobry, cześć, witaj w sobotę 26 lutego 2022 roku i chcę cię przywitać u progu tego dnia słowem wyznaczonym, prze, przeznaczonym na ten dzisiejszy dzień. I tak w psalmie 27, w pierwszym wierszu, w połowie pierwszego wiersza, czytam słowa Panie z moim światłem i moim zbawieniem, kogo miałbym się lękać, a... W Ewangelii Jana, w rozdziale 8, wierszu 12 Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jakiś czas temu, kiedy te słowa losowano, bo tak to się odbywa technicznie do naszego przewodnika z Biblią na co dzień, z całą pewnością autorzy tego losowania. Modlili się o to, żeby te słowa na dzisiaj były dla ciebie i dla mnie inspiracją, motywacją, zachęceniem, może pocieszeniem. Myślę też, że kiedy już wybrali właściwy tekst, to myśleli na tym, jak on może właśnie swoją rolę wykonać. Kiedy no, parę dni temu ładnych. Sięgnąłem po te teksty z myślą o tym, żeby się dzisiaj z Wami z nimi podzielić. Też miałem pewne pomysły, wyobrażenia. Chciałem pewne rzeczy powiedzieć. Chciałem zacząć od dowcipu, bo bardzo często tak rozpoczynam kazania, ale potem stało się to, co dzieje się, gdy nagrywam te słowa od kilkunastu godzin. Świat stanął na głowie, można by było powiedzieć. W komentarzach, w różnych wywiadach, wśród ekspertów, w zasadzie coraz rzadziej słyszy się słowa: jestem pewny, że nie. To albo to. Jestem pewny, że nie wiem, co będzie, kiedy te słowa będą emitowane. Jaka będzie sytuacja. Za naszą wschodnią granicą, jaka będzie sytuacja u nas, co będzie się mówiło, co będzie się czuło, jakie będziemy mieli doświadczenia na ten dzień. Ale słowa, które dzisiaj mają nas prowadzić, słowa, które dzisiaj słyszymy, są niesamowite. Jako dzieciak, Miałem takie wyobrażenie, że fajnie by było skonstruować żarówkę, która produkuje ciemność. Nie wiem, być może najnowsze badania techniczne, fizyczne sprawią, że może kiedyś coś takiego się uda zrobić na dzień dzisiejszy, według mojej wiedzy, raczej jest to niemożliwe. No, nie wiem, jak to wygląda od strony czysto fizycznej w kwestii czarnej dziury tak zwanej. Natomiast. Ciemność po prostu pojawia się tam, gdzie brakuje światła, gdzie światła nie ma. I oto autor psalmu mówi, że ma światło. Pan jest moim światłem, Pan jest moim zbawieniem. No więc czego można się jeszcze lękać? Gdybyśmy wczytali się w cały psalm 27, jest on niesamowitym pocieszeniem. Panie z obrońcą mojego życia, przed kim mam się tworzyć? Chociaż nastaną złoczyńcy, moi prześladowcy upadną, choćby obóz przeciwko mnie nastawili, choćby przeciwko mnie wybuchła wojna. Pan jest moim światłem, więc nie muszę się bać. I słowa Jezusa, które wydaje się kontynuują tylko ten wątek światłości, tylko, że tam jest coś niesamowitego. Właśnie, przygotowując się do tego, do tych paru słów, odkryłem, w jakim one padły kontekście. I kontekst jest niesamowity, dlatego, że tuż przed nimi. I ewangelista Jan nieprzypadkowo te historie zestawia, a mówiąc, a czytając dalej, można by nawet podejrzewać, że one faktycznie rozegrały się w tym samym czasie, chociaż rzeczywiście takie słowa nie padają w Ewangelii. Tuż przed słowami Jezusa padła wypowiedź, którą chyba każdy z nas doskonale zna. Usłyszała ją kobieta, której Jezus właśnie ocalił życie. Ale nie dlatego, że uzdrowił ją od jakiejś fizycznej, śmiertelnej choroby, ale całkiem dosłownie ocalił ją przed ukamienowaniem. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, chyba każdy się domyślił. Słyszy, ja również ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej. Ja jestem światłością świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności. E, jedyna bariera, która przeszkadza temu światłu, to mój grzech. Ale Bóg jest tak dobry i tak wspaniały, że sobie z tym poradził. W Jezusie Chrystusie poradził sobie z barierą, która mnie, mnie oddziela od jego światła. Dlatego mogę patrzeć w przyszłość bez lęku. Bo nie da się. Przyćmić tego światła, które w Bogu mamy. I chciałbym ci życzyć. Niezależnie od tego, jaki będzie Twój nastrój, nastawienie, co cię w tym dniu spotka. Niezależnie od tego, czy sytuacja wokół jest e, pełna entuzjazmu, czy wręcz przeciwnie. Chodź, idź w światłości Boga, e, który sprawia, że w największą ciemność. Wejdziesz bez obaw. Bo tej światłości, którą mamy w Bogu, nic nie jest w stanie przesłonić, zaciemnić. Dobrego dnia, jak mówił apostoł Paweł, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli Twoich w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dobrego dnia.